pamiętajcie, Krystyna Janda kiedyś opowiadała taką anegdotę, którą mi na przedstawieniu, kiedy występowała w jakimś monodramie. Oczywiście na sali cisza, jak makiem zasiadł i mimo wcześniejszych prośb komuś dzwoni telefon. No i oczywiście ona zrobiła taką scenę, stop klatka, tak, i czeka, żeby ktoś ten telefon wyłączył i słychać rozmowę. Halo, co, w teatrze jestem? W teatrze jestem, nie mogę mówić, no. Takie o. Chodźcie już tu do przodu, naprawdę nie zacznę, anegdoty mi się kończą. Trochę zacznę, tak? Trochę będzie tak jak na początku w tej południowej sesji. Znowu chciałem powiedzieć, że ja się tutaj nie zamierzam pochylać nad technologią, ani nie zamierzam się jakoś specjalnie zachwycać. Dokładnie z tych samych powodów, o których wtedy mówiłem. To znaczy, uważam, że w stosunku do tego, co robili nasi przodkowie, to pomimo tej technologii, którą mamy, nastąpił regres. I że postęp to powinna być zmiana na lepsze, a mam wrażenie, że nie jest. Ani społecznie, ani jeśli chodzi o poziom tej naszej sztuki. A ci faceci, którzy odpowiadają za te rzeczy, które tu widzicie, mieli do dyspozycji młotek, majzel, konia, ludzkie mięśnie. Jak budowano gotyckie katedry, to nawet papieru nie było, na którym można było rysować dokumentację. Bardzo często ta dokumentacja powstawała, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, w czasie rzeczywistym na budowie, po prostu w szopie na budowie, na klepisku patykiem rysowano i potem chłopy patrzyły, okej, idziemy dwa piętra wyżej i robimy. Powstawały takie rzeczy. Parę się zawaliło, niektóre powstawały po 80 lat, ale są. Po nas chyba nic takiego nie zostanie. I żeby odnieść się do tej technologii, tak? Żeby powiedzieć dokładnie, co ja o technologii myślę i gdzie ona w moim rozumieniu świata powinna się znajdować daleko, pozwolę się posłużyć takim paradoksalnie niezwiązanym z naszą branżą przykładem. To jest tak zwane małpie twierdzenie. Otóż zwolennicy hipotezy ewolucji twierdzą, że ślepe, bezcelowe zjawisko, jakim jest dobór naturalny, mając nieskończenie wielką ilość czasu i mnóstwo przypadków, które się gdzieś po drodze dzieją, są w stanie wytworzyć nie tylko życie w ogóle, ale życie inteligentne. I stąd ukuto takie twierdzenie, że stado małp, mające do dyspozycji klawiaturę komputera, mając bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu do dyspozycji, waląc ją przypadkowo, jest w stanie stworzyć sonet Szekspira. Tak? I w 2004 roku taki facet, który się nazywa Gary Schroeder w British National Council of Arts, stwierdził, że on sobie to zweryfikuje empirycznie. I faktycznie wpuścił do klatki 6 sympatycznych szympansów, dał im komputer i one przez miesiąc używały głównie tego komputera jako toalety, ale waląc przypadkowo w klawiaturę, wygenerowały 50 stron tekstu, ale ciekawostka jest taka, że ani jednego słowa. Nawet biorąc pod uwagę to, że w języku angielskim mamy słowa jednoliterowe typu I albo E. Warunek jest tylko taki, że przed i po musi być spacja. Więc ta twórczość przez duże TWU nie spowodowała powstania ani jednego słowa. A jak ktoś dobrze słuchał w liceum w czwartej klasie na matematyce, to łatwo sobie policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo powstania takiego przypadkowego, jednoliterowego słowa. No, znaków na klawiaturze jest tam 30, wprawdzie liter jest 26 w alfabecie angielskim, ale załóżmy, że 30, mamy 3 pola do wypełnienia, spacja, litera, spacja, 30 razy 30 razy 30, prawdopodobieństwo wynosi 1 do 27 tysięcy. To jest jeszcze drobiazg. No bo cóż ta cyfra mówi?
Jakie jest prawdopodobieństwo napisania przypadkowego ciągu, który jest sonetem Szekspira? Sonety Szekspira mają zwykle 14 wersów, ten najbardziej znany jest sonet 18, ten czynsz mam cię przyrównać do dnia słonecznego. On ma dokładnie po angielsku 488 liter. No to 488 liter prawdopodobieństwo przypadkowego napisania takiego ciągu wynosi 26 do potęgi 488, co przekładając na język zrozumiałe dla matematyków i fizyków wynosi 10 do 690. Czy to jest dużo? To jest 10 i 690 zer. Tylko co nam to w ogóle mówi? No nie wiem, czy jest na tej sali ktoś, komu co mówi cokolwiek. Mi nie mówi nic. Ale jak to porównamy z taką liczbą, czyli całkowitą liczbą cząstek elementarnych we wszechświecie, które fizycy potrafią policzyć, a to wynosi 10 do 80, no to jest różnica. I nie mówimy o ziarenkach piasku. My mówimy o cząstkach elementarnych, tak jak je definiuje model standardowy, czyli o protonach, neutronach, gluonach, kwarkach, etc. Zostaje jeszcze 10 do 610. Czy to jest dużo? Dla normalnego człowieka podejrzewam, że dalej nie wiadomo, czy to jest dużo. No to wyobraźmy sobie, że cały wszechświat zamieniamy w taki megakomputer. Bierzemy całą dostępną materię z miliardów galaktyk, w tym nas. Z tej materii lepimy procesory, każdy o wadze jednej milionowej grama, które wykonują 488 operacji na jedną milionową sekundę. To taki mega wszechświatokomputer generuje milion losowych liter na sekundę. I zakładając, tak jak to definiują fizycy, że wszechświat ma mniej więcej 3,8 miliarda lat, to ten komputer pracujący przez te 3,8 miliarda lat dzisiaj wygenerował liczbę tych przypadkowych 488-literowych ciągów, która wynosi 10 do 90. Proszę Państwa, cząstek elementarnych w całym znanym wszechświecie jest mniej więcej 9 razy za mało, żeby zapisać wszystkie możliwe kombinacje 488 liter, z których tylko jedna przypadkiem mogłaby się stać sonetem Szekspira. A pomimo tego wiele osób na świecie nadal uważa, że jak damy małpie komputer, to ona coś takiego w stanie jest w stanie zrobić. I to tak pokrótce jest ilustracja tego, co ja myślę o technologii. I żeby Państwu jeszcze gorzej zepsuć samopoczucie, to powiem o takim efekcie, Carrington's Event, efekt Carringtona, chyba tak to należy po polsku mówić, który miał miejsce 2 września 1859 roku. Wtedy taki amator, brytyjski astronom Richard Carrington opisał zjawisko, które mniej więcej końcem sierpnia się zaczęło. Zaczęło się od plam na Słońcu, jego wzmożonej aktywności. I ta burza słoneczna, która powodowała, że przez kilka dni na ulicach całego świata można w nocy było czytać gazety, a z telegrafów, tych takich, jak znacie z westernów, dziadka w zarękawkach, który tam kluczem pukał alfabetem Morsa, mimo odpięcia ich od sieci sypało iskrami i zapalał się papier. Mieliśmy tak ogromne pole elektromagnetyczne, które było wynikiem burzy słonecznej. Gdyby takie zjawisko miało miejsce dzisiaj, to jesteśmy w XVIII wieku. Nie mamy żadnego backupu elektrowni. To jest po prostu za drogie. Szlak trafia wszystkie transformatory, wszystkie elektrownie, wszystkie samochody, bo one też potrzebują prądu, przepompownie ścieków, studnie. Śmiem twierdzić, że jesteśmy w gorszej sytuacji niż w XVIII wieku, no bo dzisiaj już nie ma fachowców, którzy potrafią coś zrobić ręcznie. Nie ma koni pociągowych. Nie ma kopanych studni. I jeszcze do tego cholera jesteśmy rozbrojeni, czyli bandy zaczną biegać po ulicy i szabrować. Tak wygląda technologia. Z całym szacunkiem dla niej, ona jest czwartej, piątej kategorii ważności. Bez ludzkiego ducha i bez ludzkiego geniuszu, bez nas, te maszyny
są tak samo potrzebne jak małpie komputer. I teraz, jak już Was podstraszyłem, to trochę opowiem o tym, jak my staramy się z tej technologii na co dzień korzystać. Proszę Państwa, pokażę takie dwa projekty, nad którymi my w tej chwili pracujemy. Pierwszy, który tam miga w tle, to jest taki nieduży biurowiec. I za każdym razem, jak zajmujemy się projektem, to najpierw szukamy takich driverów, które nam mówią o tym, jak ten projekt się zacznie rozwijać. Czyli co jest atutem tej lokalizacji albo budynku, albo co jest problemem, który trzeba rozwiązać. Przekleństwem, pamiętam na studiach, zawsze było projektowanie: zaprojektuj dom idealny na kartce papieru, nic nie ma dookoła. Koszmar. W tym wypadku problemem jest to, że budynek jest umieszczony prawie dokładnie na osi północ-południe, a w biurowcami jest tak, że one ładnie wyglądają na wizualizacjach, te szklane fasady, ale latem tam się po prostu nie da pracować, szczególnie od południowej i zachodniej strony, gdzie mamy potworne przegrzewanie i prześwietlanie. No jak sobie popatrzycie na różne fajne szklane biurowce, to widzicie, że latem te szklane ściany są zasłaniane przez różnej maści żaluzje, makatki, etc. No ludzie próbują przeżyć. Do tego koszty klimatyzowania takich obiektów są gigantyczne, więc jakby to, co było szczególnie istotne, to dwie różne fasady, zimna, ciepła. Każdą musimy potraktować inaczej. Tutaj Państwo widzicie prosty schemat. Zaczynamy od modularnego układu dla biurowca 135 cm, na którym się opiera i potem cała siatka konstrukcyjna i również model fasady. No więc pomysł był taki, że wszystko to, co jest narażone na mocną penetrację słońca i przegrzewanie, to jest pełna ściana. Wszystko to, co jest obrócone na północ i na wschód, to jest okno. Zapewniamy ludziom bardzo dobre warunki dzięki temu, że światło jest rozproszone, odbite, a dzięki temu, że się odwracamy bokiem do słońca, nie mamy efektu przegrzania i prześwietlenia. Ot taki naprawdę prosty pomysł. Dość skomplikowany w realizacji, w projektowaniu, jak Państwo pewnie za chwilę zobaczycie, ale idea dość banalna. Gdzieś tam za tym z tyłu idzie oczywiście lokalizacja ciągów komunikacyjnych i tak dalej, ale idea tak naprawdę, którą, o ile pamiętam, wymyśliłem w ciągu 15 minut. Cała reszta to już jest ciężka praca moich kolegów i koleżanek. Kolejny problem to jest wejście główne. No co z nim zrobić? Działka jest dosyć mniej więcej taka, umieszczona w narożniku głównych ulic. Trudno utrzymać równoległość do tych ulic. Inwestor by chciał, żeby zmaksymalizować ilość powierzchni najmu. Jeszcze do tego trzeba to wejście zadaszyć. Narodził się taki oto pomysł, żeby kopnąć jeden narożnik. Znowu, nasz dział konstrukcyjny będzie miał krzyż pański z tyłu, no ale nie ma rzeczy, bo ich się nie da zbudować. Tak? Wszystko jest kwestią pieniędzy. Ale to już jest problem Piotrka Widaka. On będzie walczył o pieniądze. No i tutaj Państwo widzicie, co się stało z geometrią budynku. Po prostu przesunęliśmy narożnik w parterze i stworzyła się taka naturalna nisza, a mimo wszystko powierzchnia najmu na górze jest dosyć duża. I tu możecie zobaczyć jeden z kilkudziesięciu modeli, który powstał. To jest work in progress. My jesteśmy mniej więcej etap przedwczoraj. Tak? I teraz, żeby ta fasada nie była monotonna, to kolejnym pomysłem było to, żeby budynek zmieniał się po pierwsze w czasie. To znaczy, jak będzie wokół niego się obracało słońce, to ma wyglądać inaczej. Po drugie, jak my się będziemy wokół niego przemieszczać, to on też ma wyglądać inaczej. I w dzień, i w nocy. No i ja ciągle nie jestem z tego efektu jeszcze zadowolony, ale to jest ten kierunek. Tak? Jeszcze nad tym parametrem odchylenia tych poszczególnych żyletek intensywnie pracujemy. No i drugi projekt tworzy się.
teraz do pomożenia. Przepraszam bardzo. Jeszcze raz. Drugi projekt to jest budynek mieszkaniowy, nad którym też w tym momencie pracujemy i też pokażę Państwu taką wersję sprzed dwóch dni, świeżutką. Ona jest trochę bardziej zaawansowana. Bardzo wąska działka z genialną ekspozycją na zachód i na południe, ale z bardzo trudnym dojazdem, z bardzo trudnym sąsiedztwem. Niesamowity potencjał, natomiast znowu, no, na 30 arach jesteśmy w stanie naprawdę niewiele zrobić jeszcze do tego wciśnięte między ulicę a rzekę. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli standardowo podejść do tego, jak rozwiązać komunikację w budynku, to ona by zajęła pewnie ze 40% rzutów, więc to też jest nieekonomiczne. I w tym projekcie akurat gdzieś pierwsza intuicja, która się pojawiła, no to ona była taka. Bardzo szybko, jak sobie przeanalizowałem lokalizację, to w głowie mi się urodził kształt tego budynku i to, jak on powinien wyglądać. Jak Państwo za chwilę zobaczycie, to się bardzo niewiele różni od tego, co mam nadzieję za parę miesięcy zacznie się budować. Przyspieszamy. Okay. Potem ten model był analizowany już w programie kadowskim, gdzie stworzyliśmy taki szybki model klockowy poszczególnych mieszkań, żeby sprawdzić, jaka jest ich struktura, przeanalizować drogi ewakuacyjne, dostęp pożarowy i tak dalej. No i cóż, no i potem powstał kolejny model, bardzo, bardzo uproszczony, na którym przeanalizowaliśmy, jak ten budynek ma wyglądać z każdej strony. Nie zawsze ten model jest ukończony. Ten akurat jest zrobiony tylko w takim stopniu, w jakim było nam to do różnych naszych analiz potrzebne. I dlatego, jak Państwo za chwilę zobaczycie, tam z tyłu już nie ma okien. Tak? No, to, co chcieliśmy się dowiedzieć o budynku, to się dowiedzieliśmy. Nie było sensu tego dalej kontynuować. Poszliśmy dalej. Tak? Wiedzieliśmy, że ten budynek już jest ok. Tak? Chcemy, żeby on zmierzał w tą stronę. Zostały do zdefiniowania parametry konstrukcyjne, materiałowe i tak dalej, więc poszliśmy dalej. No i to już jest model, nad którym pracujemy teraz. Model zrobiony w Rewicie. W tej chwili powstaje tam i konstrukcja, i architektura równolegle. Nasze oba działy się tam mocno wymieniają i konsultacje z instalatorami trwają, którzy dają wytyczne, jeśli chodzi o wielkość szachtów. Jak Państwo widzicie na tym przekroju, to jeszcze trochę temu zostało, głównie z definiowaniem warstw posadzkowych, ściennych i tak dalej. Drobne korekty się wprowadza, ale myślę, że to jest kwestia powiedzmy 2-3 tygodni, żeby ta bryła została już zamknięta, zamrożona i żeby podjąć decyzję o tym, że żadnych zmian więcej. No cóż, no i to jest to, co pokazaliśmy klientowi, tak? Trafiło od pierwszego strzału, choć zawsze się niezmiernie boję tego, jak klient te nasze poczynania przyjmie. Proszę Państwa, króciutko o tej technologii. My się faktycznie BIM-em zajmujemy blisko 20 lat w różnych programach, konfiguracjach i tak dalej. I faktycznie z tego BIM-u jest generowane praktycznie wszystko, co w budynku powstaje. Proszę zwrócić tutaj na tej wizualizacji uwagę na to, co się dzieje na dachu. To nie są obrazki, które my wypuszczamy komercyjnie, żeby ładnie było. To jest wizualizacja robiona po wykonaniu modelu BIM-owskiego. Wszystkie bebechy instalacyjne, centrale, etc. tam są. Jeżeli ktoś z bliska siedzi, a ma dobry wzrok, to można zauważyć, że w takich miejscach tutaj są takie kreseczki. To są maszty odgromowe, instalacje odgromowe elektryczne, więc nawet taki detal został w tym projekcie uwzględniony. Używamy wszystkiego. Nie mamy żadnych sentymentów. Tak? Wszystko, co się nadaje do użytku i przed nami nie ucieka, no może poza Archicadem, bo gdzieś na jakąś platformę w tym momencie się trzeba zdecydować, ale to jest mniej więcej portfolio tego, czego używamy do pracy na co dzień. Natomiast, proszę Państwa, wracając do tego, co mówiłem na początku, najważniejsza dla nas jest głowa.
Mózg, ręka, oko i papier są zawsze szybsze od każdego komputera. Komputer niczego sam nie zrobi. I my po prostu bardzo, bardzo dużo rysujemy. Powstają dziesiątki rysunków, kiedy analizujemy różne warianty tego, jak się projekt ma rozwijać. Często powstają ich setki, bo te warianty są rozwijane, ogromna większość ląduje w koszu i to, co zostaje gdzieś na końcu, na tym sicie, jest czymś, do czego jesteśmy przekonani, co pokazujemy klientowi. I to jest taka uwaga dla wszystkich młodych adeptów architektury. Nie myślcie, że komputer sam architektuje. To są słowa jednego z naszych klientów. Nie? Paręnaście lat temu usłyszeliśmy, że no architekci teraz mają fajnie, bo komputery same architektują. No więc nie architektują same. Proszę Państwa, na koniec technologia, której używa mój kochany przyjaciel Marcin Smoczeński, który gdzieś tu się chowa pewnie po sali. On technologii komputerowych używa w takim celu. Tak? Świetnie się bawimy w pracy. Natomiast ja celowo to zdjęcie pokazuję gdzieś mi do Einsteina, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że współczesna fizyka oparta jest wyłącznie o myśl, nie o eksperyment. Od czasów Newtona dużo się zmieniło. Dzisiejsza fizyka oparta jest wyłącznie o namysł. Jest ona absolutnie dziedziną teoretyczną, a technologia często nie nadąża za tym, żebyśmy byli w stanie udowadniać teorie fizyczne. Tak jak z bozonem Higgsa, który dwa lata temu został wreszcie odkryty, kiedy akcelerator w CERN-ie został wyremontowany i powiększony, ale w modelu standardowym on był już przewidziany przez kilkadziesiąt lat. Umysł ludzki jest najważniejszy. Tyle. Minuta 55. Chyba się prawie zmieściłem. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.